Powiatowe święto plonu w Łoniowie już za nami. Wiemy już, który wieniec będzie reprezentować powiat Sandomierzki na dożynkach wojewódzkich, które odbędą się 12 września w Kielcach. Zdaniem komisji najpiękniejszym i najlepiej wykonanym wieńcem minionych dożynek okazał się wieniec z gminy Łoniów. Spełniając regulaminowy obowiązek wybierania najpiękniejszego wieńca z powiatu sandomierskiego na 21. świętokrzyskie dożynki wojewódzkie w Kielcach, które odbędą się 12 września 2021 roku, komisja postanowiła, że wieniec, który będzie reprezentował powiat sandomierski na dożynkach wojewódzkich, został wykonany przez gminę Łoniów. Tegoroczne powiatowe święto plonów rozpoczęła dożynkowa dziękczynna msza w kościele świętego Michała w Łoniowie. Po nabożeństwie wieńcowe delegacje oraz przybyli goście utworzyli barwny korowód, który w asyście orkiestry dętej z miejscowości Męciny koło Nowego Sącza przeszedł na plac przed sceną plenerową Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. To właśnie tutaj odbywały się dalsze uroczystości związane z dożynkami. W trakcie części obrzędowej delegacje z poszczególnych gmin powiatu sandomierskiego zaprezentowały przygotowane przez siebie wieńce. Po ośpiewaniu wszystkich wieńców dożynkowych przyszedł czas na oficjalną część uroczystości, podczas której nie mogło zabraknąć okolicznościowych wystąpień i podziękowań dla rolników. Podczas swojego wystąpienia starosta sandomierski Marcin Piwnik odniósł się do aktualnej sytuacji w rolnictwie, która niezbyt sprzyja rozwojowi rolnictwa. Dożynki to czas, w którym dziękujemy rolnikom, sadownikom, wszystkim osobom, które pracują na polskiej wsi za ich całoroczny trud. Chcieliśmy, aby się one odbyły, ponieważ po ubiegłym roku, roku izolacji, pandemii, nam Polakom potrzeba integracji, potrzeba bycia razem, potrzeba wspólnych rozmów, wspólnego świętowania. Pomimo pogody jesteśmy razem. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że przybyliście do Łoniowa, że jesteście z nami, że możemy poczuć się w tradycyjnej atmosferze wieńcowej. Przed chwilą wszystkie grupy obśpiewały wieńce, także przechodzimy do tradycji, co jest bardzo ważne, bo należy pamiętać w ciągłym pędzie, postępie, w zaganieniu codziennego dnia o naszych również przodkach, o naszych babciach, dziadkach, o tym, że o naszych korzeniach. Dzisiaj warto również powiedzieć o aktualnej sytuacji w rolnictwie, sadownictwie. Ja ubolewam nad tym, że za tą ciężką pracę, za ten całoroczny trud, bo jesteśmy przed zbiorami jabłek, też przed zbiorami warzyw, nie ma tych cen, które były cenami, które by gwarantowały opłacalność tej produkcji. My jako powiat aktualnie robimy strategię pod kątem przyszłości i widzimy, że również podczas ankiet, które były przeprowadzane wśród państwa, ubolewam nad tym, że młodzież nie widzi przyszłości na naszej sandomierskiej, przepięknej, wspaniałej ziemi. Jeżeli tak dalej będzie, niestety będzie nas dużo mniej. Już teraz powiat się kurczy, jeśli chodzi o liczbę ludności. A pytanie w tych ankietach, dlaczego tak jest, że młodzież nie chce tutaj mieszkać, jest to, i to trzeba mówić jasno dziś również, że młodzi ludzie, patrząc na to, jak ciężko pracują rodzice i patrząc na to, jaka jest przyszłość, czyli tej przyszłości nie ma, ponieważ nie można wiedzieć, za ile będzie się ciężko pracowało w przyszłym roku bądź w tym. Podrożały środki ochrony roślin, podrożało paliwo. Wszystko drożeje, a ceny są moim zdaniem uwłaczające temu wszystkiemu, jak ciężko pracujecie Państwo, bo praca rolnika to nie jest praca, która jest 8 godzin. Dziękuję, zamykam pokój, odpoczywam. To praca, która wymaga kilkunastu godzin dziennie. Często czoło jest pobite potem. I pragnęłoby się, aby w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, można zmieniać ustawy, można, nie patrząc na Unię Europejską, robić takie ustawy, które są niegodne prawa Unii Europejskiej, dyrektywą, ale nie można zrobić ustawy, w której gwarantuje się minimalną cenę za jabłko, za czarną porzeczkę,
za każdy produkt, który produkuje rolnik. Ubolewam nad tym, bo jedne rzeczy można w ciągu nocy, pod osłoną nocy przegłosować, a innych rzeczy się nie da, bo Unia Europejska blokuje. Dlatego tutaj są z nami dzisiaj parlamentarzyści. Apeluję, pomyślcie o polskiej wsi. Nie mamy wyborów. Rolnicy, mieszkańcy wsi zasługują na godne życie. Temat problemów, z jakimi borykają się rolnicy ze sceny, poruszył również europoseł Adam Jarubas, który zaapelował ponownie do rządzących o podejmowanie konkretnych rozwiązań, które polepszą sytuację rolników. Wbrew temu, co niektórzy mówią, wbrew temu, co mówią rządzący, sytuacja nie wygląda najlepiej. Otóż dzisiaj widzimy niedawno protesty, coraz więcej tych protestów, kilkadziesiąt protestów, gdzie rolnicy zdesperowani cenami czy problemami z afrykańskim pomorem świń, czy chociażby tutaj na ziemi sandomierskiej z cenami wiśni. Już znamy dzisiaj zapowiedzi cen jabłek, które są bardzo niepokojące, które tak naprawdę nie dają możliwości, żeby pokryć koszty produkcji. To niestety pokazuje, że rolnictwo jest tą dziedziną życia gospodarczego, które wymaga stałej troski ze strony państwa. Tej troski moim zdaniem brakuje. Niedawno jeden z posłów opcji rządzącej powiedział, że ci protestujący rolnicy to nie są wcale rolnicy, to są politycy. Ja zapraszam tych wszystkich, którzy są w takim dobrym samopoczuciu, żeby pojechali do tych rolników właśnie tutaj, chociażby do sadowników na ziemi sandomierskiej i porozmawiali, jak wygląda prawdziwa sytuacja rolniczych rodzin. Poseł Marek Kwitek odniósł się do słów krytyki swoich przedmówców, przypominając nieudane próby polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczące zgłaszanych projektów ustawy o cenach referencyjnych, czyli takich, które gwarantują minimalne pokrycie kosztów produkcji. W swojej wypowiedzi nawiązał również do 150 miliardów złotych, które zostaną przeznaczone w ramach Polskiego Ładu na projekty związane z rolnictwem i jego rozwojem. Praktycznie przez cały okres III Rzeczpospolitej tyle było ekip rządzących i nie za bardzo mogły sobie z tym poradzić, a zwłaszcza ci, którzy teraz tak głośno krytykują, mieli taką szansę i tego problemu nie rozwiązali. I chciałem się odnieść przede wszystkim do takiej rzeczy, bo mowa jest o cenach, gwarantowanych cenach, cenach minimalnych. Ja dziwię się, że pan starosta nie wie o tym, czy pan europoseł też nie miał możliwości wpłynięcia na to, ale przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji zgłosił projekt ustawy w cenach referencyjnych, gdzie można byłoby zagwarantować ceny minimalne i maksymalne, żeby chronić zarówno producentów, jak i tych przetwórców. I to wymagało niestety notyfikacji Komisji Europejskiej. I Unia na to nie wyraziła zgody. Uznała, że jest to ingerencja wewnętrzny rynek. Co do jeszcze tego, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wzięła odpowiedzialność za losy państwa i rządzi, to przecież na polską wieś płyną naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Z Polskiego Ładu na polską wieś ma trafić 150 miliardów złotych. To są potężne pieniądze. 770 miliardów będzie ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Największe pieniądze, jakie tylko od Unii mogliśmy otrzymać, a więc to wszystko na pewno sprawia, że polska wieś i polskie miasta się zmieniają. Te pieniądze trafiają w końcu do mieszkańców, trafiają poprzez samorządy. Ze sceny podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę skierował również Szymon Kołacz, wójt Łoniowa. Ja od małego dziecka pamiętam, jaka ciężka praca była w roli. No teraz już trochę lżejsza, bo maszyny za nas też sporo pracy wykonują. Ale dalej w tym rolnictwie naprawdę ona jest ciężka. Dlatego dożynki to było takie dziękczynienie, podziękowanie za to, że chleb się urodził, że to zboże zebraliśmy, że już jest w stodołach. No dzisiaj te stodoły to już jest takie troszeczkę zapomniane, ale jeszcze są. Dlatego serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za to, że możemy dzisiaj wspólnie tu właśnie w gminie Łoniów dziękować wszystkim rolnikom, ale i wszystkim państwa też, którzy tu jesteście razem z nami. Bo przecież większość nas albo pracowała w rolnictwie, albo
albo zna, jak ta praca, jak ciężka praca jest w rolnictwie. Starostami dożynek powiatowych byli Małgorzata Chmiel z Nowych Kichar z gminy Dwie Kozy i Krzysztof Mazur ze Świniar Starych z gminy Łoniów. Powiatowe Święto Plonów minęło pod znakiem dobrej zabawy. W części artystycznej wystąpili zespół Gorzyczane, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu, wokalistka Ala Śmielak. Tłumy pod scenę przyciągnął zespół Teraz My. Gwiazdą wieczoru natomiast był zespół Daj to głośniej. Niedzielną imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Katarzyna Kaszluga, Telewizja STV.